Już. Już? Witam szlachetnych rodaków, mówi Beata Andrejas. Jest 23 sierpnia 2015 roku we Wrocławiu. Zostałam zaproszona przez prezesa Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce, doktora Leszka Skonkę, kawalera Orderu Odrodzenia Polski, który pan Skonka otrzymał od prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie Juliusza Nowina Sokolnickiego w roku 1990 na obchody pamięci o ofiarach stalinizmu i hitleryzmu, które moim zdaniem są obowiązkiem polskim. Pamięć o ofiarach stalinizmu i hitleryzmu. Kilka faktów w tle warto wymienić, a więc Niemcy napadły na Polskę 1 września 1939 roku, a po tym jak nasi sojusznicy, Wielka Brytania, Francja i Stany Zjednoczone, nie zareagowały we właściwy sposób, ZSSR 17 września 1939 roku również z drugiej strony, ze wschodu, napadło na Polskę. I dzisiaj obchodzimy haniebną rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow, Mołotow-Żyd oczywiście, który antypolski pakt, który ukrywano za komuny przed Polakami, tak jak teraz w III RP ukrywa się fakt z 1918 roku, tajny układ masonerii niemieckiej, masonerii żydowskiej z Dorotenstrasse w Berlinie, którego celem jest likwidacja Polski. Wzywamy aliantów zwycięskiej koalicji II wojny światowej i stronę przegraną Niemców do negocjacji i zawarcia traktatu pokojowego. 70 lat po II wojnie światowej właśnie upływa po bezwarunkowej kapitulacji Niemiec 8 maja 1945 roku. Bez nienawiści. Jest to scenariusz na podstawie wspomnień napisany ludzi skrzywdzonych przez stalinizm. Bez nienawiści składa się z fragmentów wspomnień nadesłanych na konkurs ogłoszony w maju 1989 roku przez Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce we Wrocławiu. Jest to zbiorowy głos ludzi skrzywdzonych, którzy przez wiele lat milczeli z konieczności, z nakazu, obawiali się mówić ze strachu albo nie wierzyli, że może i chce ich jeszcze ktoś wysłuchać. Niestety nie wszyscy pokrzywdzeni mogli dożyć tej chwili. Wielu odeszło na zawsze, zabierając do groby gorycz, klęski, żal, poczucie niesprawiedliwości i doznanych krzywd. Nie tylko od obcych, ale także od swoich. Dla dobra publicznego scenariusz ten powinien być szeroko wykorzystywany w kraju i za granicą. Nie powinien jednak być narzędziem nienawiści, politycznych rozgrywek, ale formą dydaktyki obywatelskiej. Fragmenty wypowiedzi są cytowane in extenso, więc niekiedy brzmią chrobowato pod względem stylistycznym i gramatycznym, ale są to zgodne teksty z oryginałem. Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu, Instytut Badań Stalinizmu i Patologii Władzy posiada bogate archiwum zawierające olbrzymią ilość tego rodzaju dokumentów, ale nie może ich wydać drukiem z powodu braku najskromniejszych środków finansowych. Wciąż jednak ma nadzieję znaleźć wrażliwych patriotycznie sponsorów, którzy pomogą wydać te cenne wspomnienia i wypełnić testament ofiar stalinizmu. Tu apel do władz samorządowych, władz państwowych oraz Instytutu Pamięci Narodowych o wyasygnowanie środków na ten cel. Dziękuję Państwu za uwagę. Na razie na tym pozostaniemy. Może uda nam się wywiad z panem Skonką przeprowadzić, a potem przeczytam, oddamy głos ofiarom. Dziękuję.